Kalejma! Już, Kalejma! Otwarcie sezonu żeglarskiego w Mikołajkach cieszy podwójnie. Żeglarze wracają na swoje pokłady, a pracownicy 14 samorządów mogą złapać głęboki oddech. Ich starania przyniosły efekt. Preumowa została podpisana. Oprócz inwestycji strukturalnych, infrastrukturalnych, będą to też projekty społeczne. Mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować z pożytkiem dla całego szlaku. No to ogromna szansa zarówno dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla turystów i dla naszych jezior. Do zagospodarowania jest 11,5 miliona złotych. Jak nazwa projektu wskazuje, 7 cudów Mazur, promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Pieniądze mają zostać przeznaczone przede wszystkim na ten cel. Promocja przedsiębiorstw swoją drogą, działań jest wiele. Projekt jest jednym z elementów planu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 strategia. Zarząd województwa zabezpieczył ponad 61 milionów euro z regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. I są tu takie działania jak udrożnienie całego szlaku żeglarskiego z przebudową i budową śluzy Guzianka 1, Guzianka 2, zabezpieczeniem nabrzeży, również pętla rowerowa wokół Wielkich Jezior Mazurskich, to jest ponad 300-kilometrowy obszar wędrówki rowerowej. W powojennej historii Mazur to pierwsza umowa na tak dużą kwotę, którą przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać na swoją promocję. Nieśmiało mówi się, że to jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny w Polsce projekt, gdzie samorządy zadbały o tak kompleksową promocję firm działających na ich terenie.